tworzymy. To hasło i motyw przewodni naszego tegorocznego programu letniego. Są w nim warsztaty dla grupy przedszkolnych, szkolnych, osób dorosłych, rodzin, odbiorców indywidualnych. Dla dzieciaków w wieku przedszkolnym przygotowaliśmy wakacyjną wyprawę w czasie i przestrzeni, którą można odbyć w muzealnych murach, w czasie warsztatów 4 pory roku lato, a także możliwość testowania dawnych zabaw i zabawek w czasie warsztatów do zabawy. Dla uczniów i uczennic szkół podstawowych mamy temat wyzwanie ubranie o strojach, modach i kodach zawartych w ubraniach, który łączy wystawę stałą z wystawą Ale Kosmos. Drugi temat dla tej grupy wiekowej, czyli pole tworzenia o potrzebie tworzenia, twórczości i wychodzenia z ram utartych schematów działania. W czasie tych warsztatów łączymy wystawę stałą z wystawą czasową malarek warszawskich i krakowskich. W ten sposób nasi odbiorcy mogą zobaczyć wystawę stałą, na którą często chętnie wracają z wystawami czasowymi. Narodziny czekamy w każdą sobotę. W ramach programu Tak się splata łączymy wątki, materiały, tematy, a także ekspozycje i eksponaty. Tutaj znów łączymy wystawę Ale Kosmos z wystawą stałą i pokazujemy, jak te współczesne prace tutaj zgromadzone mogą się łączyć z tradycyjnymi technikami rękodzielniczymi. Przed nami haft na bawełnianych plecakach, tkanie szklanymi koralikami, a także tworzenie drewnianych haftowanych zakładek. A drugi program rodzinny to program Poza ramy. Znów wracamy na wystawę malarek, inspirując się ich twórczością, ich pracami tworzymy własne przedmioty użytkowe, piękne, estetyczne albo przydatne do zabawy. W każdą sobotę zapraszamy rodzinnie. Mamy też propozycje dla osób dorosłych. Plenerowe warsztaty malarskie, warsztaty dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, wakacje bardzo malarskie, a jesienią intensywnie haftujemy.